Różki ty też byś robił. Co będę robiła? Miseczkę. Miseczkę, dobra. Ja filiżankę może ktoś niech zrobi. W miseczce później umieści grafikę. A? No jak tą grafikę? To coś. To talerz chce zrobić. Talerz? Bo to ja myślałam, że my na płaski będziemy. Trzy twierdzamy. Jakie to śliczne będzie. Na płaski? Co grafiką? Nie, no bo to będzie. Ja myślałam, że to będzie na płaska się pani. Nie, na płytka. A to będzie grafika na. Nierówny byle jaki, prawda? Czyli muszę to fajnie wycentrować, wyrównać. Zgnieść kilka razy, rozgnieść. Podrobić wody jeszcze. Żeby ją bardziej uplastycznić. Wycentrowano. Na moje książki. I jedziesz. O tak, trzymać komika, fajna gładka, tak? I teraz trzymając tak, kciukami robimy tą dziurkę prawie do samego spodu. Śmiało. Jeszcze. Pół centymetra przed końcem się zatrzymać. Tak trudno wyczuć, że chyba już. No właśnie, chyba już. Sprawdzę, prawda? Okej, teraz masz. No, jeszcze? Przepraszam. Mamy już wyrównane, zrobione. Na początek wyrównam teraz te ścianki. I co robisz? I co robisz? A sama nie wiem teraz. Cukiernic, jak miałam coś tam wyrównać. Wyrównane, mamy wyrównane. Cukiernic, czy tak jest? Pękate na cieplo. Namoczone, namoczone. Czyli lewa ręka, jeden palec w środku. Ten? Może być ten. Bo tu na przykładzie do tym miejscu. Prawa ręka tutaj. Palce naprzeciwko. Leciutko przymuszamy prawym i jedziemy tak do góry. Jedziemy. Nic nie zgodzi na tym, tak? Najpierw nie pojedziemy. Delikatnie w górę, żeby nie zrobić uskoku. Hop, mamy, dobra. Ale to część cierpliwości też, tak? No. A jeszcze do nas to już w ogóle. Przydałaby się taka rózga jakaś. Nie? To chyba łapa w ogóle. Aha, nie można sobie tak w trakcie przemywać. Czas.